Dzień dobry, Marta Korycka. Moim gościem dzisiaj jest Mirosław Miniszewski. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Rozmawiamy już drugi raz, bo spotkaliśmy się w kwietniu zeszłego roku, kiedy wychodził pierwszy audiobook Opowieści ze wsi obok, czytany przez Macieja Sztura. A teraz wracacie drugim i to jest Różnia i inne opowieści ze wsi obok. Czy przypomnisz mi albo powiesz naszym słuchaczom, widzom, skąd w ogóle pomysł się wziął na te książki? No, to już było dawno. Trochę to ginie gdzieś tam w pamięci, ale to było z grubsza tak, że zamieszkałem na wsi, nawet nie na wsi, tylko na kompletnym pustkowiu, obok wsi pewnej. I w pewnym momencie, przytłoczony niejako nadmiarem pustki, nadmiarem jesieni i zimy, samotnością, zacząłem pisać takie historyjki na Facebooku, tak po prostu z nudów dla moich znajomych. No i to bardzo się wszystkim podobało i pisałem tego coraz więcej. I w końcu chyba po 2 albo 3 latach przyjaciółka mi zaproponowała, że może bym to wydał w postaci książkowej. Ja ją wyśmiałem, no ale zrobiłem to. No i to tak poszło. Ja chciałabym cię tak jeszcze zapytać o coś takiego, no bo ja wiem, o czym są te książki, czytałam obie, ale gdybym była osobą, która nie wie kompletnie nic o tych opowieściach ze wsi obok, to jakbyś mi powiedział, co to jest w ogóle? No właśnie, to trudno, trudno też mi zdefiniować dokładnie, co to jest, ponieważ to są takie... Myślę, że to się wpisuje w coś takiego, co co prawda w nurcie filozoficznym nazywa się fragmentami. Pewnie filozofowie nie pisali rozwlekłych dzieł, pisarze piszą powieści, tak filozofowie piszą traktaty. Ale w pewnym momencie w XX wieku filozofowie zaczęli pisać tak zwane fragmenty, czyli takie krótsze formy, które stanowiły pewną całość. I we fragmentach dozwolone jest to, że jeden fragment może być metodologicznie inny niż następny i one nie muszą być spójne ze sobą. Po prostu to, co w danym momencie przychodzi człowiekowi do głowy, to pisze. No i myślę, że to są właśnie takie fragmenty, zwłaszcza w pierwszej części, bo w drugiej części ja już troszeczkę bardziej inne formy opowiadań. Może właśnie nie opowiadań, co opowieści. No właśnie, bo ja bym to takie zapiski, opowiastki, opowieści bym to nazywała. Bajki trochę. Właśnie, tam pojawiają się z tego, co opowiadałeś mi już wcześniej, rzeczy rzeczywiste, ale one są w zupełnie nierzeczywistość ubrane, prawda? Tak. Więc też zadają mi często czytelnicy pytania, czy to, co ja piszę, jest prawdą. Ja powiedziałem, że nigdy nikt nie zarzucił mi kłamstwa. No to teraz muszę zapytać, bo nawet w drugiej części już sam początek to jest w ogóle Bydgoszcz, co jest nietypowe w porównaniu z tą pierwszą częścią, która się rozgrywa tylko na podlaskiej wsi. Wracasz do swojego miasta poprzedniego. Rodzinnego. Tak, rodzinnego. I jest tam ostro na początku, taki moment. No ja nie wierzę, że coś takiego się mogło stać. Zdarzyło się coś takiego, tylko trochę oczywiście nie w tak literacko bogaty sposób. Mm-hmm. Ale to jest właśnie też niesamowite, że tobie się też takie rzeczy przydarzają, albo jesteś świadkiem, albo słyszysz o takich rzeczach. Taka karma. No to opowiedz mi teraz o tym, skąd się wzięły na przykład te baby twoje. Bo w Podlasiu jeszcze do dzisiaj istnieje taka instytucja jak Szeptuchy. Tak. U ciebie są baby. I to jest jednak troszkę coś innego. Troszkę innego, ponieważ ja nie chciałem wprost nawiązywać do tradycji szeptuch, bo to jednak jest zupełnie coś innego. Szeptuchy zajmują się leczeniem, tam zapowiadaniem różnych rzeczy. A mi bardziej pasowała taka forma właśnie baba, to jako taka, bo to nie jest pejoratywne w moim wydaniu. Baba to jest raczej komplement. To jest dojrzała kobieta. W tym moim wydaniu baby są to kobiety, które są pełne mocy. Baba to jest to, co ma moc. No i te moje baby, one są takimi wiedźmami, tak? One pełnią funkcję wiedźm, czarownic, trucicielek, kobiet, które czynią rzeczy wykraczające poza rzeczy naturalne. I tam w ogóle w tych twoich opowieściach pojawia się dużo takich rzeczy,
nienaturalnych, dziwnych. No są orgie, są kopulacje prawicowych... Faszystów. Tak, dobrze. Powiedzmy faszyści to dosłownie. Faszyści kopulują ze sobą. Dokładnie. Tak. I zastanawiałam się nad tym, jak ci to przychodzi do głowy, w sensie, no bo rozumiem, że przetwarzasz jakieś rzeczy, których byłeś świadkiem, o których wiesz, ale jak to w ogóle się dzieje, że ty to ubierasz w tę niesamowitość później? Jak nad tym pracujesz? Też nad tym myślałem. U mnie to jest coś takiego. Pójdę trochę w rzeczy nadprzyrodzone, bo inaczej nie umiem tego nazwać. Chociaż jestem człowiekiem bardzo racjonalnym, tak zwłaszcza jako filozof z wykształcenia. Jestem raczej ateistą niż osobą wierzącą w cokolwiek. Natomiast to Grecy o tym mówili, że istnieje coś takiego jak muza, a filozofowie w Sokratce mówili o daimonionie. O czymś, co siedzi trochę z tyłu głowy i szepcze do ucha. Znaczy, ja myślę, że to jest u człowieka jest to jakiś rodzaj, pewien moduł osobowości, moduł świadomości, który jest trochę autonomiczny. I on przetwarza troszeczkę inaczej niż ta nasza codzienna, świadoma część umysłu, mózgu. Tak? Ja mam coś takiego, że po prostu to do mnie przychodzi. Ja nie mam takiej metody pracy jak niektórzy pisarze, że staje rano i mówi, że ma 6 godzin pracy, musi napisać 4 strony. U mnie tak nie ma. Ja po prostu, pojawia mi się opowieść, ja ją zapisuję, tak jakby mi ją ktoś dyktował. Gdzieś tam na serwetce, na kartce nie, zdarza się? Nie, ja całą opowieść muszę mieć gotową w głowie. Ona mi się w całości tworzy w głowie i to na takiej zasadzie kuli śniegowej. Znaczy jest jakaś myśl, na przykład jadę samochodem albo gdzieś jestem na spacerze i coś się pojawia, jakiś wątek, i on zaczyna obrastać, obrasta. W pewnym momencie jest gotowa opowieść, wtedy ja się ją spisuję. Okej, na komputerze piszesz. Tak. Albo bardzo na przykład często jest tak, że jadę samochodem, więc włączam sobie ten... Dyktafon jakiś? Nie, to co się nazywa, to co ma to znana firma medialna, nie będę... Okej. Okay. Tak? Czyli zamiana tekstu na głos. Okej, okay. Taki notatnik głosowy, może tak to nazwiemy. Tak. No dobra, padło słowo bajki, ale padło też słowo kopulujący faszyści. Ty od razu zaznaczasz, że to są opowieści dla dorosłych, tak? Tak. No to nie są bajki. I tu jest pełno też takiej niezgody, takiego wkurzenia na rzeczywistość w tych twoich opowieściach. To jest jakaś forma katarzis, przetworzenia tego? Jak ty to dla siebie traktujesz, ty sam? Chyba tak. Chyba to jest taka forma trochę zemsty na rzeczywistości. Często to, z czego doświadczam, budzi moją niezgodę i chciałbym się jakoś zemścić na tym. A powiedz mi jeszcze, no bo jakby ta pierwsza część, no to były opowieści ze wsi obok, teraz w tytule pojawia się różnia. Ja nie znałam tego słowa wcześniej. Co to w ogóle jest? No to jest tytuł pierwszego opowiadania w książce. Różnia to jest chyba taki... drugiego nawet. Albo drugiego, tak, być może drugiego. Różnia to jest taki termin ukuty przez filozofów. Mianowicie w postmodernistycznej filozofii nowoczesnej, francuskiej, zaproponowano taką grę słów, bo po francusku słowo différence, pisane przez e, oznacza różnicę. A oni, filozofowie, wprowadzili pojęcie différence, które się czyta tak samo chyba też jak poprzednio, czyli też différence się czyta, nie wiem, dokładnie nie znam francuskiego. Wiem, że to są dwa różne terminy. Na polski przetłumaczono to jako różnia. Czyli różnia... Ja sam powiem szczerze, ponieważ postmodernizm jest trudny do zrozumienia. Za bardzo nie wiem, o co chodzi w tej różni. Chodzi po prostu o to, że to jest chyba coś jeszcze bardziej niż różnica. No dobra, to teraz troszeczkę zmienimy temat, no bo spotykamy się tutaj też ze względu na premierę audiobooka, który jest czytany przez Macieja Sztura i chciałam się dowiedzieć też, skąd w ogóle ten Maciej Sztur się wziął w tym audiobooku, w tym projekcie. Spotkaliśmy się z Maciejem i z producentem tegoż audiobooka, czyli Antoniem Pawlickim, na Podlasiu. Przyjechali do mojego zaprzyjaźnionego gospodarstwa agroturystycznego domu na wschodzie, do pana Marka. A tam są moje książki, bo on te książki tam lubi i też kupują to jego goście. I pewnego dnia do mnie Marek dzwoni i mówi: Mirek, słuchaj, niezależnie od tego, co robisz, jakie masz plany,
musisz przyjechać jutro. No wie dlaczego? No bo wiesz, bo przyjechał do mnie Maciej Sztur i czyta tą twoją książkę i mówi, że koniecznie musi cię poznać. Więc, ale co w ogóle, jak, gdzie Maciej Sztur? Maciej przyjechał z Antkiem na Podlasie w trudnym momencie. Przyjechali zaangażować się w pomoc humanitarną dla uchodźców, w którym ja też jestem zaangażowany. I tak się spotkaliśmy. Wspominałeś mi o tym też, że teraz jesteś zaangażowany w takie pogotowie pomagające uchodźcom. To się nazywa Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Po prostu po roku, bo to już ponad rok trwa, sytuacja na granicy, sformalizowaliśmy, a znaczy pewna fundacja po prostu nas wzięła pod swoje skrzydła i stworzyła takie ciało, które nazywa się Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. I tam jesteśmy instytucjonalnie po prostu zaangażowani w tą pracę. Mamy po prostu formalny byt, tak? Zwróciłam uwagę na to, że jak tutaj wcześniej pojawił się Maciej Sztur, Antoni Pawlicki, to wy się bardzo ciepło przywitaliście. Mhm. Rozumiem, że to jest taka trochę takie powiązanie dusz trochę, że wy się już teraz przyjaźnicie, tak, prawda? Tak, no bo to po prostu, wiesz, bo to jest tak, że człowiek, który mieszka, przebywa trochę z daleka od mainstreamu, ma wrażenie, że celebryci to są tacy ludzie za dużo. Inni troszeczkę. Trochę inny gatunek człowieka, tak? Się okazało, że kiedy my się spotkaliśmy na tym Podlasiu, na tej podlaskiej chacie, przy podlaskim stole, przy podlaskim jadle, okazało się, że po prostu jesteśmy chłopakami ze sąsiedztwa, tak? Z tej samej bajki. I jakby ja poczułem, że tu nie ma żadnego dystansu w ogóle. Że tam było kilka innych osób. I po prostu tak by się kumple spotkali przy stole. I też chyba pokoleniowo może. Antek jest trochę młodszy, ale Maciek jest prawie moim rówieśnikiem. I no myślę, że poczuliśmy taką po prostu taki flow, tak? Czasami tak jest. No bo ty pierwszą książkę w ogóle wydałeś własnym sumptem, prawda? Drugą też. Drugą tak samo. No i pojawił się taki Pawlicki, który powiedział, ja ci zrobię z tego audiobook. Tak. I pojawił się taki Sztur, który, umówmy się, to jest nazwisko naprawdę duże. I oni nagle powiedzieli, my ci to zrobimy. Tak, a ja sobie myślę, że trafiło się ślepej kurze ziarno, nie? No i teraz moje pytanie brzmi tak, czy jak pisałeś te opowiadania, to miałeś w głowie swój głos jako narratora albo czyjś inny? Mój. Twój. A czy teraz masz w głowie głos Sztura przy pisaniu kolejnych tego typu opowieści, czy nadal to jest takie... Mam nadal swój. Nadal swój. No dobra. I teraz powiedz mi tak, czy wydaje ci się, że te opowieści z drugiej części są jednak inne od tej pierwszych, no bo te pierwsze, no to były typowo wysiłek. I rozmawialiśmy, pamiętam, w kwietniu i ty mówiłeś trochę, że ta druga część okazała się trochę prorocza, nie? Mhm. Więc jakby, jak teraz to na przykład odbierasz z perspektywy czasu? Pierwsza część jest zlepkiem, jest w dużej mierze amatorska. Zawiera błędy, których nie mogłem uniknąć jako amator. Nikt nie wyda człowiekowi znikąd książki i nie zrobi jej dystrybucji. Trzeba zrobić to samemu. Więc zrobiłem to samemu, tak? Natomiast ta książka była spontaniczna. Ona w ogóle nie była zaplanowana jako tak zwane wydawnictwo. Ja po prostu wydrukowałem sobie 100 egzemplarzy dla przyjaciół, którzy mi ją kupili. I to tak miało być. A nagle się okazało, że to rozchodzi się, że to zaczyna żyć własnym życiem. Jakby ja już nie mogę wrócić do tej pierwszej książki i jej poprawić. Już mogę zrobić drugie wydanie, ale myślę, że właśnie ten jej amatorski charakter chciałbym zachować. Mhm. Ona właśnie taka ma być, z tymi błędami redakcyjnymi także, tak? Bo ja nie miałem redaktora przy pierwszej książce. Tak. Po prostu wziąłem, co miałem, przelałem do programu, do składu, zrobiłem skład, bo umiem sobie to robić samemu. Sobie sam zrobiłem układkę, wszystko zrobiłem sam. Wszedłem do drukarni, mnie wydrukowali, no i tyle, nie? Natomiast druga książka jest już zaplanowana, miała profesjonalną redakcję. Jest zaplanowana, jest inna. Mhm.
No ale jak inna? Właśnie gdybyś nam to mógł powiedzieć. Jest przemyślana, jakby jest chociażby kolejność mm-hmm. opowiadań, no, chociażby to, że jest poddane redakcji, tak? Bo redaktorka, która to robiła, była bezlitosna, taka musi być redaktorka, więc dzięki redakcji, a każdy pisarz musi mieć redaktora, to nie ma czegoś takiego, że ktoś może pisać bez redakcji, to nie ma takiej możliwości. To jest bardzo ważny element każdej literatury. No po prostu to jest wyczyszczone, tak? Ta współpraca mnie zawsze zastanawiała. Czy ty masz coś takiego, że bronisz Nie. tych swoich? Nie. Nie, ja uważam, że ja płacę komuś za wykonaną rzecz i oczywiście mogę rozmawiać, mogę zapytać dlaczego, ale ja właśnie komuś to oddaję, żeby ktoś mi powiedział, jak to ma wyglądać. Mhm. Jeszcze raz wrócę do naszego tego poprzedniego spotkania z kwietnia, bo pamiętam, że wtedy już powiedziałeś, że szykujesz też trzecią tak. część. I jak to teraz wygląda? No trzecia część, powiem tak, ostatni rok z uwagi na to, że mieszkam 800 metrów od granicy, był chyba najcięższym czasem w moim życiu. Ja nigdy wcześniej nie miałem takich niskich stanów psychicznych wywołanych przez czynniki zewnętrzne, jak właśnie teraz. I człowiek sobie może planować pewne rzeczy, natomiast rzeczywistość to weryfikuje. Ja piszę tą trzecią książkę, ona będzie, natomiast no, ja potrzebuję czasu, żeby odzyskać w pełni sprawność intelektualną, powiem tak. Bo z tego, co pamiętam, ty też mówiłeś, że to będzie... Że ta pierwsza, ją można było odczytywać jako zemstę na faszyzmie, że to tak. chyba Pawlicki powiedział, tak, Antoni. A trzecia miała być właśnie zemstą za to, co się dzieje na granicy. I ponieważ ten proces cały czas trwa, to jest tak, że ja miałem pewną koncepcję tego, jak to powinno wyglądać. Potem dochodziły coraz nowe rzeczy i to się modyfikowało. I to się pojawiają coraz nowe rzeczy. I też w związku z tym też ta książka, ona powstaje cały czas. I... Ja potrzebuję jeszcze chwilki na to, żeby domknąć to. Ale żeby złapać też jakiś dystans, bo trudno złapać dystans w momencie, kiedy... Nie chodzi chyba o dystans. Mm-hmm. Ja myślę, że to nie chodzi o dystans. To chodzi o to, że to musi się po prostu ułożyć w głowie. Mm-hmm. Ja nie chcę mieć dystansu wobec tej sytuacji. Bo dystans wobec tej sytuacji by sprawił, że ja będę pisał ją jako świadek. Ja nie chcę pisać reportażu. Ja nie chcę pisać obiektywnego opisu tego, co się wydarzyło. To ma być w takiej samej formule, w jakiej jest poprzednia książka, tak? Czyli to ma być surrealizm, czy też realizm magiczny, pewien magii rzeczy nieprawdopodobnych, a jednocześnie całkowicie prawdziwych. Mhm. Mówiłeś, że pisałeś to trochę dla siebie, trochę dla ludzi na Facebooku, ale teraz już jesteś autorem z dwiema książkami. Tak. Autorem czytanym przez Macieja Sztura. Tak. Czy zapadła ci w głowę jakaś taka reakcja, że ktoś do ciebie przyszedł i powiedział, ta książka mi coś zrobiła, coś konkretnego? Oczywiście czytelnicy mogą w to nie uwierzyć, ale naprawdę jestem skromnym człowiekiem. Raczej nie lubię wychodzić przed dzieło, tak? Bo uważam, że dobry autor czy artysta powinien się troszkę schować ze swoim dziełem. Tak, tak jak na wernisażu, gdzie są piękne obrazy, malarz zwykle jest ubrany na szaro lub na czarno i czeka gdzieś tam z tyłu, zanim do niego podejdą. On nie wychodzi przed, tak? Tak samo tutaj jest taka sytuacja i ja trochę się chowam, ale jednak ludzie do mnie piszą, tak? Dostaję bardzo dużo takich wiadomości, maili, tak? To na Messengerze. Nawet ktoś założył fanklub, niezależnie ode mnie, fanklub tych moich książek, niezależnie od moich tam aktywności na Facebooku, to żyje własnym życiem. Ja już nie mam na tym kontroli. I ludzie do mnie piszą, że czytając te moje historie, czują ulgę, tak jakby to przynosiło im takie uwolnienie czegoś, jakichś emocji. No bo to z jednej strony tam jest humor, no bo... Nie może być bez humoru, bo dokładnie. To inaczej byłaby... Nie do przeczytania. Nie. Do przeczytania. No ale rzeczywiście jest ten humor, ale jest też taka, to co wspominaliśmy, złość. Czy teraz, jak sobie myślisz o tych dwóch częściach, to ta trzecia, właśnie już pytałam, czy druga jest inna, ale czy ta trzecia będzie inna, będzie na przykład bardziej optymistyczna, czy nie? Nie wiem, czy będzie bardziej optymistyczna. Będzie na pewno bardziej dojrzała, bo bardziej świadomie będę stosował
te tropy literackie, których używam, tak? I ona będzie, ona ma być przykra, ale też nie mogę tego napisać bez poczucia humoru, bo inaczej to by była opowieść, no nie wiem, tak jak no, relacja z obozu koncentracyjnego, to nie ma takie być. No my, mam wrażenie, rozmawialiśmy ostatnio tak bardzo szczerze i, tak. I to mi się w tobie też bardzo podobało, że ja poczułam od ciebie tę energię. Ale pamiętam też, że powiedziałeś, że jesteś właśnie w tym trudnym momencie, wręcz taki padł to określenie stres pourazowy. Mhm. Czy teraz, jak to jeszcze trwa, ale jednak jest już w innym momencie, to jak ty teraz się w ogóle czujesz z tym wszystkim? Nadzwyczaj dobrze. Myślę, że człowiek jednak to jest takie zwierzę, które umie się podnosić. Na pewno mam większy dystans do... Może bardziej skomplikuję. Mam dystans do samego siebie w relacji do tej sytuacji, bo sytuacja jest stresująca w mniejszym stopniu niż była w zeszłym roku, ale nie sposób zachować dystansu w sytuacji, kiedy widzisz ludzi w sytuacji skrajnie tragicznej. Ale z drugiej strony musiałem nauczyć się mieć dystans do swojego stosunku do tej sytuacji. Bo to są dwie różne... Nie wiem, czy jakby to jest czytelne. Chodzi o to, że z jednej strony angażuję się, ale muszę mieć dystans do tego zaangażowania. Jakiś troszeczkę wentyl bezpieczeństwa taki meta, też? Taki muszę metapoziom terapeutyczny stworzyć. A jak teraz żyje ci się obok tej swojej wsi? Ja... Na wiosnę myślałem, że wieś obok się skończyła, tak? Że to jest koniec po prostu. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie to się skończyło. To znaczy tego, co było, tej sielanki, nie ma i nie będzie. Ostatnio rozmawiałem z moim takim przyjacielem, też filozofem, i mówię, że to jest tak, że przecież tego typu rzeczy tragiczne działy się na całym świecie, dookoła gdzieś Polski, Europy. I my sobie tutaj zamieszkaliśmy, bo mój kolega też ma tam dom, tylko latem tam bywa, ale ma tam dom blisko mnie. My sobie tutaj zamieszkaliśmy w tym miejscu, w którym kompletnie nic się nie dzieje. Pustkowie. Tempo życia takie, jak sobie ustawisz, takie jest, a nawet rzeczywistość ci wymusza. Powolność. I to ciśnienie świata spowodowało, że myśmy się w tej enklawie, na tym końcu Europy. Tak, bo ja mówię wprost, że tutaj 800 metrów od mojego domu jest koniec Europy. Nie geograficzny, bo geograficzna kończy się na Uralu, ale cywilizacyjnej Europy. Na granicy jest koniec. I mówię też coś, co wielu osobom się nie podoba, ale powiem to. I potem długo, długo nic, dopiero w Tokio jest cywilizacja. Mhm. Tak? Czyli kilka tysięcy kilometrów. I my jesteśmy przez tą sytuację dociśnięci jak korek w butelce szampana. Bo świat wypycha nas w stronę barbarzyńskiej Azji. Przepraszam, to nie jest w ogóle pejoratywne. Tak? Ja się czuję mocno związany z cywilizacją zachodnią i mi jest dobrze tutaj. Te wartości, które tutaj są, co prawda ja się bardziej identyfikuję z tym nurtem zachodniej cywilizacji, który wyrasta z rewolucji francuskiej niż z korzeni chrześcijańskich. Powiem to wprost, ale jednak są to wartości zachodnie. Tam tego nie ma. I ja oczywiście mógłbym się wycofać stamtąd i wrócić do świata, ale to ciśnienie, które tam jest, z jednej strony sprawia, że jest bardzo trudno i każdego dnia mam myśl, żeby stamtąd uciec, ale z drugiej strony z jakiegoś powodu tam jestem. I jak ten korek w butelce szampana, to ciśnienie sprawia, że pomimo wszystko jest to jakaś inspiracja do życia. No bo też rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, że cieszysz się z tego, że przyjechałeś do Warszawy, tak. Do miasta, że to jest zupełnie coś innego, ale jednak czy teraz wracasz na wieś wieczorem czy jutro rano z radością? Teraz tak już. Tak, ostatnio w ogóle jest jakoś tak, że pełno zwierzyny dzikiej jest i praktycznie w moim sadzie na stałe mieszkają trzy łosie. Co chwilę przychodzi żubr gdzieś koło samochodu, trzeba bardzo wolno jechać. To jest tak, że jak ktoś tam jest, to oczywiście tej całej sytuacji nie zauważy, tak? Tego kryzysu humanitarnego, bo to się dzieje głęboko wśród drzew. Jak ktoś bardzo chce, to tego nie zobaczy. Więc pozornie wszystko jest tak, jak było. I bardzo chciałbym
ciągnie mnie do miasta, do cywilizacji, do ludzi. Ale potem wjeżdżam do takiej Warszawy i jadę przez godzinę taki kawałek, który normalnie jechałby minutę u siebie. Wtedy myślę, może jednak dobrze, że mieszkam na wsi. I nie mam problemu z zaparkowaniem, bo mogę zaparkować gdzie chcę, kompletnie wszędzie. Ksiądz cię z ambony nie wyklina za te wszystkie bezeceństwa, które opisujesz? Nie mamy żadnych relacji z księdzem, natomiast mam relacje z sąsiadami, którzy mają relacje z księdzem i oni do mnie pretensji nie mają. No bo też pamiętam, że wspominałeś, że cię księża czytają, wbrew pozorom, to by nie jest oczywiste, no nie ci może blisko gminy, ale kiedyś księża mnie czytali, już nie mam z tymi ludźmi relacji, ale kiedyś tak było, rzeczywiście. A czy jest jakiś typ czytelnika, tak jak sobie obserwujesz, no bo mówisz, że masz te relacje takie, że ludzie do ciebie piszą, czy przyciągasz jakiegoś konkretnego czytelnika? Myślę, że tak. Jaka to jest osoba twoim zdaniem? Myślę, że są to ludzie... Powiem to tak, bo to jest moja obserwacja. Myślę, że są to ludzie wolni. Okej. Nawet jeśli, bo mam wśród czytelników osoby, które mają oczywiście jakiś swój własny światopogląd, tak? Czyli są wierzący bądź niewierzący, akceptują to, co piszę i traktują to jako rodzaj, jako literaturę, tak? Czyli to jest coś do zabawy. Oni się nie obrażają na mnie o to, co ja tam piszę. Ale myślę, że tak, że podstawową cechą mojego czytelnika jest wolność. I też niestety to jest tak, że są to ludzie, którzy posiadają coś, co staje się coraz rzadsze w naszych czasach, mianowicie zmysł ironii. Zdarzają się rzeczy, że ktoś na Facebooku pod którymś tam wpisem, bo ja ciągle coś piszę, coś ze wsi obok, jakieś opowiastki, pojawiają się ludzie, którzy biorą to jeden do jednego. I kiedyś ja musiałem odpowiadać. W tej chwili czytelnicy robią to za mnie. I pytają, skąd ty się urwał? Na przykład, nie? No. Już nie muszę tłumaczyć, po prostu czasami pojawia się człowiek, który naprawdę myśli, że to jest prawda. I ja nie mam na to wpływu. Po prostu człowiek, który bierze to jeden do jednego, widocznie jest pozbawiony tego zmysłu ironii. Ja nie mogę mu tego w żaden sposób pomóc nabyć. I to jest to. Muszą być to ludzie wolni i ludzie ze zmysłem ironii. Czyli którzy rozumieją, że rzeczywistość artystyczna nigdy nie jest jeden do jednego. A jeszcze jedno powiem, bo mam statystyki. Facebook ładnie mi pokazuje statystyki. 70% moich czytelników to są kobiety w wieku 25-55 lat. A to jest bardzo ciekawe, szczególnie w Polsce. Tak. Prawda? I to jest ciekawe, bo ja piszę dosadnie, nie cenzuruję się i myślałem, że takie drastyczne rzeczy bardziej będą mężczyzn jakby inspirować. Okazuje się, że nie, że kobiety jednak w tym... Może my jesteśmy trochę bardziej już po prostu sfrustrowane niektórymi rzeczami wręcz niż ci faceci, którzy stoją obok nas i z nami mieszkają albo wiesz co, żyją. Może to jest to, co napisała mi jedna dziewczyna, kiedy właśnie napisałem o tym, że o, ciekawe, mam takie statystyki, większość czytelników to kobiety. I mi napisała taka jedna czytelniczka, że może dlatego, że ja jednak operuję emocjami, a nie intelektem. Coś w tym jest. Muszę ci powiedzieć, że coś w tym jest. I jeszcze zastanawiam się nad tym, czy te twoje czytelniczki radzą ci coś? W sensie, czy masz jakieś takie... Nie. Nie są takie inwazyjne, że... Nie. Nie ma takich rzeczy. To jest tak jak po prostu... To są takie... Bo ja spotykam często tych ludzi. Czasami robię takie... Czasami nieraz się już ogłaszam, że będę w Białymstoku w jakimś tam klubie, zapraszam w klimacie wsi obok i przychodzą ludzie. Często różni, często obcy. I to jest tak, że siadamy i po prostu to jest tak, jakbyśmy się znali. Czyli to jest taki klan po prostu, taka wataha się stworzyła po prostu ludzi, którzy się rozumieją na pewnym poziomie właśnie tej ironii tego. To jest coś, bo jest taki termin jak rodzicielstwo bliskości, tak. A ja sobie ukułem taki termin pisarstwo bliskości i uważam, że chciałbym być takim pisarzem, bo chcę być już pisarzem, wiem, że chcę być pisarzem, że to jest to, co chcę robić do końca życia i uważam, że pisarz powinien być kimś takim. Ja jako pisarz powinienem być kimś takim, kto jest dostępny. Do kogo można napisać, z kim można się spotkać.
nie chce się izolować od czytelników. A czy ty z tych spotkań, z tych wiadomości też coś dla siebie czerpiesz takiego jako właśnie pisarz, czy bierzesz pod uwagę jakieś uwagi, czy raczej starasz się... Ale my raczej sobie siadamy tak po prostu, obierzemy sobie piwo, drinka, czy tam jakąś kawę i po prostu na luzie to jest. Jasne. Mówisz, że chcesz być pisarzem, ale czy chcesz być pisarzem, który jeszcze długo będzie właśnie opowiadał o tym, co się dzieje, czy to już jest powoli coś nowego się szykuje? Nie, muszę z tego wyjść, no przecież nie mogę zostać Hansem Klossem opowieści ze wsi obok. No tak? Wiesz, niektórzy uważają, że dopóki coś trafia do ludzi i tego potrzebują... Ale rozejrzyj się, przecież można pisać, wiesz, jakbym zamieszkał na Czerskiej tutaj, to bym pisał opowieści z Czerskiej, tak? I podejrzewam, że byłoby równie tyle samo inspirujących rzeczy, co u mnie na wsi. Każde miejsce jest miejscem, w którym można tworzyć. I na przykład ja pamiętam, jak, nie wiem, byłem w Ukrainie, to pisałem opowieści z Ukrainy w tym samym klimacie, na Facebooku, tak? Nawet miałem taki pomysł, pojechać na 2 miesiące do Ukrainy, tam posiedzieć i napisać opowieści ukraińskie, coś w tym stylu. Ale najpierw pandemia, a potem wojna mi to uniemożliwiła. Ale na przykład byłem w Tajlandii, to pisałem tam stamtąd opowieści tajlandzkie. Też mnóstwo inspirujących wszędzie. Każde miejsce jest miejscem, w którym można napisać coś takiego, co będzie właśnie taką, to jest taka utylizacja rzeczywistości. Czy myślisz sobie, że to będzie trylogia i koniec i coś nowego masz już w planach, czy... Raczej tak. Może będzie tak, że będę to kontynuował na Facebooku, no bo to jakby ludzie to chcą. Nie wiem. Chciałbym troszeczkę wyjść z tej konwencji opowieści ze wsi obok, no bo ona jest bardzo mocno fermentująca. No chyba, że czytelnicy mnie zmuszą do napisania kolejnej części. Czy namówię cię na to, żebyś zdradził mi, co to miałoby być? W którą nie wiem stronę jeszcze. Jeszcze nie wiem, bo czekaj, masz mi to tutaj, ten demonion z tyłu mi to podyktuje, ale już zgłasza mi informację, że tam czekają nowe rzeczy. Zabukowałeś Sztura już do czytania wszystkich kolejnych książek. To od niego zależy. Ja nie mam, tak że powiem, śmiałości. Słuchaj, kończąc naszą rozmowę, chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że nasza rozmowa właśnie będzie publikowana w okolicy świąt. Mhm. Czy to dla ciebie będą radosne święta, mimo tego, że no, obok się dzieje? Czy ty jesteś jakiś, widzisz dla siebie coś dobrego w tych świętach? Poprzednie święta były tragiczne. No właśnie. Bo to były też, to było w samym oku tego cyklonu. To był też czas, kiedy miałem postępowanie karne w Straży Granicznej i tak dalej. Ale spędziłem święta. Czyli ja święta obchodzę głównie dla dziecka, tak? Okej. Gdyby nie dziecko, pewnie bym tej choinki nie ubierał. No w tym roku myślę, że będą też radosne, bo spędzimy je po prostu sobie w rodzinie, tak? Nie obchodzę świąt religijnie, mówię od razu, tak? Dla mnie to jest po prostu no, ten najkrótszy dzień w roku, który też można w innych tradycjach też się świętuje w charakterystyczny sposób, tak? No i tak zakończymy tę rozmowę. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.